Roszpunka. Spotkanie księżniczek. Pewnego razu, kiedy jesienne liście spadały z drzew, spotkały się najpotężniejsze i najokrutniejsze wiedźmy. Kamila, Ksenia, Hella i Vega. A ja to co, dekoracja? Nie zapomnij o mnie. I ich złośliwa sowa. Starały się pokonać każdą życzliwą księżniczkę na świecie, a potem rządzić złem i okrucieństwem. W piękny dzień Roszpunka malowała obraz arbuzów w ogrodzie zamkowym. Te arbuzy wyglądają świetnie, prawda, Klapsi? Założę się, że smakują równie dobrze. Klapsi poszła więc do ogrodu, aby spróbować kawałka arbuza. Kiedy nagle pojawił się przed nią mały smok Drado. Przestraszył ją złym spojrzeniem, więc biedna Klapsi poślizgnęła się i ze strachu wpadła prosto w arbuza. Klapsi! Jej niezdarność rozśmieszyła Roszpunkę, ale Drado wciąż się do niej nie uśmiechnął. Spójrz na tego wielkiego arbuza! Co się tam dzieje? Jeden z arbuzów, które rysowała Roszpunka, stawał się większy i większy, aż był wielkości domu. Roszpunka, Drado i Klapsi nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Czy widziałaś, co się stało? Zajrzyjmy do środka. Kiedy Roszpunka i Klapsi weszły, zobaczyły mały pokój ze ścianami ozdobionymi różnymi wzorami z nasion arbuza. A także wielką, błyszczącą księgę. Księga? Księżniczek? Poza tobą są też inne księżniczki, Roszpunko? Chyba tak. Zerknijmy, co tam jest napisane. Niezależnie, która księżniczka będzie tę księgę dotykać, powinna ją uważnie przeczytać. Dowiesz się, gdzie mieszka jaka księżniczka. Nie wiesz, kiedy będziecie potrzebować się wzajemnie. O, inne księżniczki? Kiedy wszystkie cztery księżniczki spotkają się i zjednoczą, dowiedzą się, jak wspólnie wygrają swą mocą. Wkrótce w przyszłości rozpocznie się wojna księżniczek i czarownic, lecz kto kogo pokona? Kiedy skończysz czytać, nie będziesz miała dużo czasu. W poszukiwaniu przyjaciół wyruszysz na koniec lasu. Najpierw znajdź Kopciuszka, a potem resztę. I pamiętajcie, moje drogie, dobre serca razem są najlepsze. Roszpunka powiedziała Drado o tym, co było w księdze i poprosiła go, by znalazł Kopciuszka. Mały smok podjął się tego zadania i odleciał w pośpiechu. Po pewnym czasie przybył, by spotkać dwie myszy o imieniu Mozzarella i Cheddar. Przekazał im wiadomość od Roszpunki i że księżniczki muszą się spotkać pod latarnią morską. Mozzarella i Cheddar pobiegli, by powiedzieć to Kopciuszkowi, która natychmiast wyruszyła na spotkanie z innymi księżniczkami. Przechodząc przez magiczny las, zobaczyła Piegowatą, która zbierała jeżyny. Hej, Piegowata, powiedz Śnieżce, że musimy się spotkać pod latarnią morską. Więc Piegowata poszła od razu powiedzieć to Śnieżce. A kiedy Śnieżka wyruszyła, zobaczyła latającego nad nią Ringo i zawołała. Hej, Ringo! Ringo! Musisz powiedzieć syrence Ariel! Wszystkie księżniczki muszą zebrać się pod latarnią morską! Więc Mewa Ringo poleciała do pałacu na plaży, żeby powiedzieć syrence, co usłyszał. Ale syrenki nie było w pałacu. Więc Ringo stanął przy molo i zaczął gwizdać. Dolfi, który usłyszał gwizdanie Ringo, pojawił się na falach. Ringo poprosił Dolfiego, by popłynął bezpośrednio do małej syrenki i przekazał jej wieści.
Następnie Dolfi wskoczył do wody i popłynął do podwodnego królestwa. I powiedział Ariel, co usłyszał. Gdy tylko Ariel zrozumiała, co się dzieje, szybko popłynęła do latarni morskiej na powierzchni morza. Kiedy syrenka przybyła, jej płetwa zamieniła się w ludzkie nogi i szybko dotarła do miejsca, gdzie spotkały się księżniczki. Cześć! Jestem syrenka Ariel, więc jesteście innymi księżniczkami? Ariel, witaj! Jestem Rozpunka. I jestem Śnieżka. A ja mam na imię Kopciuszek. Widzicie? Teraz jesteśmy razem. Rozmawiały, dopóki słońce nie zajęło miejsca księżyca i opowiadały sobie historię. Pod koniec nocy, kiedy latarnia morska rozświetliła morze, księżniczki poszły do lasu, aby odkryć swoje supermoce. Czas pokazać naszą moc czarownicom, które chcą szerzyć zło na całym świecie. Zgadza się, przygotujmy się. Kopciuszek powiedział innym księżniczkom o jej zdolności do mówienia ze zwierzętami. Więc to oznacza, że możesz rozmawiać z moim smokiem Drado? Smokiem? Wspaniale! Wow! Ale fajnie! Pojawił się i Drado. Cześć, Drado! Czy rozumiesz mój język? Tak, miło mi cię poznać. Wow! Naprawdę rozmawiasz ze zwierzętami. Jaka jest twoja supermoc, syrenko Ariel? Mogę sprawić, by wszystko, co tu widzisz, ruszało się. Syrenka zamknęła oczy i złożyła ręce. Świetlista aura otoczyła ją i uniosła wszystkie księżniczki w powietrze. Księżniczki były pod wrażeniem tej mocy. Ariel opuściła je z powrotem. Ale Kopciuszek potknął się i zranił kostkę. Au, moja kostka! Moja kostka boli! Śnieżka dotknęła kostki Kopciuszka obiema rękami. I z ciepłem między dłońmi... To jest genialne, Śnieżko! Moja kostka jest wyleczona! Mogę wstać! I to jest moja supermoc! Za pomocą moich rąk mogę leczyć rany! W końcu Rozpunka wyszeptała magiczne słowa do swoich włosów i uniosła je w niebo. Jej złote, lśniące włosy rozdzieliły się na 4 części. Każda część wygięła się do księżniczki i rozsypała złoty pył. Następnie włosy połączyły się i utworzyły most, przez który księżniczki mogły przejść. Moja supermoc polega na tym, że mogę kontrolować włosy. To jest takie fajne, wspaniale. Śnieżka, syrenka Ariel, Kopciuszek i Rozpunka poczuły, że ich połączone moce mogą pokonać złe czarownice. Więc po jednej stronie były 4 dobre księżniczki, a po drugiej stronie były 4 złe czarownice, które stały razem. A co ze mną? Też tu stoję. I zła sowa. Pamiętaj jednak, sowo, że w bajkach dobro zawsze pokonuje zło. Dawno, dawno temu żyło sobie pewne rodzeństwo. Jaś i Małgosia. Niestety ich matka odeszła, kiedy byli bardzo mali. Żyli z tatą w chatce w lesie. Ich ojciec ciężko pracował jako drwal, aby ich nakarmić, a w tym samym czasie opiekował się nimi. Kiedy minęło parę lat, stwierdził, że jest mu zbyt ciężko zajmować się wszystkim, więc postanowił ponownie się ożenić. Nowa żona drwala pochodziła z bogatej rodziny i nie znosiła tego, że byli biedni i musieli mieszkać w jakiejś chacie głęboko w lesie. Dodatkowo nie lubiła dzieci drwala.
W mroźną zimową noc, kiedy szykowali się do spania, Jaś i Małgosia usłyszeli rozmowę rodziców. Jak my przeżyjemy tą zimę? Nie mamy wystarczająco jedzenia. Jeśli nie pozbędziemy się dzieci, umrzemy z głodu. Ojciec sprzeciwił się gniewnie. Nie ma sensu się kłócić. Podjęłam decyzję. Jutro zabierzemy je do lasu i tam zostawimy. Słysząc to, Małgosia rozpłakała się. Jej brat Jaś pocieszał ją. Nie martw się, Małgosiu, jakoś znajdziemy drogę do domu. Tej samej nocy Jaś pozbierał tyle kamyczków, ile zdołał wsadzić do kieszeni. Rano wszyscy udali się w stronę lasu. Ojciec powiedział, że idą na rodzinną wycieczkę. Kiedy szli przez las, Jaś pokryjomu wyrzucał kamienie, aby zaznaczyć drogę do domu. Po południu ich ojciec i macocha rozpalili ogień i powiedzieli, że zaraz wrócą. Odeszli i zniknęli w lesie. Oczywiście nie wrócili. Kiedy nastała noc, straszne odgłosy dzikich zwierząt odbijały się echem wokół nich. Trzęsąc się wraz z odgłosami lasu, nie odchodzili od ogniska, aż księżyc nie zaświecił na niebie. Zaczęli iść za kamieniami, które świeciły w blasku księżyca. Świetnie, Jasiu, to był mądry pomysł. Kiedy dzieci wróciły do domu, ich ojciec był bardzo szczęśliwy i zdziwiony zarazem. Ich macocha również udawała, że się cieszy, ale ona decyzji nie zmieniła. Była zasmucona, że dzieci wróciły. Po 3 dniach macocha postanowiła znowu spróbować. Tym razem, nocą, zamknęła drzwi Jasia i Małgosi, aby Jaś nie zbierał kamieni. Ale Jaś był sprytny. Kiedy szli do lasu rankiem, tym razem rzucał kawałki chleba, które pozbierał po wczorajszej kolacji. I znów zrobił szlak do domu. W południe ich ojciec i macocha udali, że muszą wyjść na chwilę, zostawiając ich znowu samych w lesie. Zdając sobie sprawę z tego, że nie wrócą, postanowili wrócić do domu przed zachodem słońca. Ale nie udało im się odnaleźć szlaku, ponieważ rozrzucony chleb został zjedzony przez ptaki. Małgosia zaczęła płakać. Pierwszy raz Jaś poczuł się bezradny. Tym razem dzieci naprawdę się zgubiły. Bez jedzenia i śmiertelnie przestraszone błądziły po lesie. Trzeciego dnia zobaczyli białego jak śnieg ptaszka, który ćwierkał dla nich piękne piosenki pięknym głosem. Na chwilę zapomnieli o głodzie i szli za ptaszkiem. Ptaszek zaprowadził ich do śmiesznego domku. Dom ten miał ściany z chleba, dach z ciasta, a okna były z cukierków i był cały pokryty kremem. Jaś i Małgosia nie wierzyli własnym oczom. Dom wyglądał pysznie. Dzieci zapomniały, jak bardzo są zmęczone i pobiegły do domku. Jak tylko mieli ugryźć dom, usłyszeli głos dochodzący ze środka. Halo? Kto się obija o mój dom? Spojrzały i zobaczyły miłą starszą panią. Kiedy opowiedziały, co im się przytrafiło, zrobiło się jej przykro i wpuściła je do domu.
Wewnątrz dom wyglądał inaczej niż na zewnątrz. Był mroczny, straszny i nie czuły się w nim zbyt dobrze. Jednak były tak zmęczone i głodne, że nie przejęły się za mocno. Starsza pani przyniosła najróżniejsze potrawy i desery, a dzieci jadły to, czego nigdy wcześniej nie widziały. Tej nocy spały na najwygodniejszych łóżkach, jakie widzieli. Kiedy obudziły się rano, starszej pani nie było w domu. Zaczęli się rozglądać. Na końcu korytarza zobaczyli drzwi. Kiedy je otworzyli, zobaczyli skrzynię ze złotem i skarbami. Byli bardzo zaskoczeni. Jaś próbował przyjrzeć się bliżej i wtedy usłyszeli jej głos. A co ty tu wyprawiasz? Kiedy się obrócili, zobaczyli twarz czarownicy tuż przed nimi. Wygląda na to, że ta miła starsza pani to czarownica, która zwabiła ich do swojej komnaty pięknym domkiem. Dzieci próbowały uciec, ale drzwi były zamknięte. Czarownica pociągnęła Jasia za włosy i zamknęła go w klatce. A potem zaciągnęła Małgosię do kuchni. Twój brat jest za chudy. Ugotuj mu coś, żeby był grubszy. Kiedy będzie w formie, będzie dla mnie pysznym kąskiem. Tylko pamiętaj, tobie nie wolno nic jeść. To całe jedzenie jest dla niego. Nie mając wyjścia, Małgosia zaczęła gotować. Na szczęście Jaś był mądrym i sprytnym chłopcem. Postanowił oszukać złą czarownicę. Każdej nocy, kiedy czarownica spała, kopał dziurę w ziemi pod klatką. Czarownica sprawdzała codziennie, czy chłopiec jest już grubiutki. Ale Jaś nie jadł nic, co gotowała Małgosia. Zamiast tego zakopywał to jedzenie w dziurze pod klatką. W tym czasie czarownica kazała gotować więcej. Trwało to kilka dni i czarownica już nie wytrzymała. Gruby, chudy, wszystko jedno. Dzisiaj zrobię ciasto z Jasia. Obróciła się do Małgosi. Zajrzyj do pieca, czy ciasto jest już gotowe. Będąc w strachu, Małgosia również była mądra jak jej brat i wiedziała, że czarownica będzie chciała ją wepchnąć do pieca. Nie mogę wsadzić głowy i zobaczyć ciasta. Jękła Małgosia. Czarownica odepchnęła ją na bok, a jej samej głowa utknęła w piecu. Małgosia z całej siły popchnęła złą czarownicę. Wcisnęła ją do pieca i zamknęła drzwiczki. Małgosia wiedziała, gdzie czarownica trzymała klucze. Od razu pobiegła do Jasia, aby uwolnić go z klatki. Ogień z pieca zajął cały dom. Jaś i Małgosia uciekli z płonącego domu do lasu, ale nie wiedzieli, dokąd iść. Chwilę później znaleźli rzekę. Wielki łabędź zabrał ich na drugą stronę rzeki. Dzieci się rozejrzały i po chwili wiedziały, gdzie są. Pobiegły do domu tak szybko, jak potrafiły. Widząc dzieci, ojciec był bardzo szczęśliwy. W łzach szczęścia opowiedział, że macocha chwilę po zostawieniu ich w lesie odeszła do domu rodziców. I że jest mu bardzo przykro za to, co zrobił. Szukał ich jak tylko mógł. Ale nigdzie nie było po nich śladu. Dzieci kochały swojego ojca bardzo mocno, więc mu wybaczyły. Ale kolejna niespodzianka czekała na ich tatę. Oboje sięgnęli do kieszeni i wyciągnęli złoto i diamenty, które były w domu czarownicy. Ojciec nie wierzył własnym oczom. Wszystkie problemy ich rodziny zniknęły na dobre.
i żyli długo i szczęśliwie.